Program Wolne Głosy i nasz gość, eurodeputowany Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I zacząłbym naszą rozmowę nie od spraw europejskich, nie jak pewne kwestie wyglądają na poziomie Europarlamentu, ale jak pan ocenia zmiany, jakie zachodzą w polityce naszej polskiej krajowej? W tym tygodniu mieliśmy takie dwie wiadomości, które świadczą chyba o pewnym przetasowaniu w krajowej polityce. Pierwsza kwestia to jest deklaracja prezesa Kaczyńskiego o wycofaniu się z polityki bieżącej rządowej, skupieniu się na polityce już tej stricte partyjnej. I jakby pan to wycofanie się ocenił, bo ono jest różnie komentowane przez polityków, komentatorów związanych z obozem rządzącym, różnie przez tych opozycyjnych. Ja myślę, że jakiejś wielkiej mega sensacji nie było, ponieważ prezes Kaczyński o tym mówił, że wycofa się z rządu i że zechce zająć się sprawami partii. Widzimy, że trwa duża reorganizacja w obszarze funkcjonowania struktur partyjnych, bo powstaną nowe okręgi partyjne, nazwijmy to tak, właściwie takie same jak okręgi wyborcze do Senatu. Wobec tego przed panem prezesem, przed Prawem i Sprawiedliwością jako partią nowe wyzwania, nowe zadania, ale też pojawiają się nowi ludzie w PiS-ie, którzy po prostu będą razem z panem prezesem współtworzyć tą nową rzeczywistość partyjną, bo wybory do Sejmu, do Senatu zbliżają się, także wybory samorządowe. Wobec tego jak najbardziej na miejscu jest zajęcie się podstawową strukturą polityczną, jaką jest partia polityczna. No i wtedy chyba wszystko jest dla nas jasne, jeśli uznamy, że prezes jako lider Prawa i Sprawiedliwości, lider Zjednoczonej Prawicy, chce budować, odbudowywać partię, chce, żeby te kontakty między partią a samorządowcami, nazwijmy to osobami w sołectwach, w miasteczkach, w miastach, były lepsze, więzi między posłami a partią także lepsze, między pełnomocnikami partii. Wobec tego uznaję, że to jest zupełnie normalne, to jest bardzo jasne postawienie sprawy przez pana prezesa. Rząd zostawił, poszedł do pracy, do partii, mówiąc kolokwialnie, i tutaj oczekujemy po prostu większych, lepszych efektów, także w obszarze, że powiem, zrozumienia społecznego tego, co program PiS Prawa i Sprawiedliwości zakłada, bo jesteśmy partią, która ma świetny program, jesteśmy jedną z nielicznych partii, która prezentuje ten program jawnie, transparentnie, nad którym się dyskutuje, no a inni mówią, że pokażą program polityczny, jak wygrają wybory, co wywołuje duży uśmiech. A jakie są, zdaniem pana posła, największe wyzwania stojące przed Prawem i Sprawiedliwością, czy szerzej Zjednoczoną Prawicą w tym nadchodzącym roku wyborczym? No na pewno wybory samorządowe i wybory do parlamentu to jest pierwsze zadanie, ale przede wszystkim myśmy tak nie stawiali sprawy, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wyłącznie dla siebie. Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica przygotowuje program dla Polski i dla Polaków. Stąd też, tak myślę, ta intensyfikacja prac w obszarze partyjnym, dlatego żeby wyjaśnić ludziom, skąd się co bierze. No jeśli pan prezydent Biden mówi, że drożyzna jest wynikiem wojny Putina, pani von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, mówi, że drożyzna to wynik agresji Putina i wojny Putina, a w Polsce opozycja polska mówi, że to jest wynik słabego działania rządu, no to po prostu trzeba z tym komunikatem, jaka jest prawda, dotrzeć do ludzi, dotrzeć do wyborców, bo 5-10% Polaków zajmuje się może zawodowo polityką, a tak naprawdę mają ludzie swoje sprawy, swoje problemy. I to drugie zadanie, o które pan rektor pyta, to jest lepszy przekaz w stronę społeczeństwa, o co chodzi partii Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego chcemy być tą siłą, która powalczy o kolejne zwycięstwo. No i pokazanie tego, jaki mamy ten program. A program mamy dla całego społeczeństwa, dla wszystkich grup społecznych. Najważniejszy program w tej chwili to jest program zbudowania bezpieczeństwa w każdym wymiarze. I bezpieczeństwa tego granic, bezpieczeństwa wewnętrznego, ale także bezpieczeństwa energetycznego, społecznego, zdrowotnego. Od tego oczekują Polacy i ja myślę, że właśnie ten czas partia wykorzysta
najlepiej jak będzie mogła, żeby to objaśnić wyborcom. A sytuacja ekonomiczna, finansowa, rosnąca inflacja, którą jak wielu ekonomistów twierdzi, no ta inflacja się nie skończy ani za miesiąc, ani za dwa. Jakie są pomysły Prawa i Sprawiedliwości na poradzenie sobie z tymi no, obiektywnymi problemami, które powodują, że życie Polaków nie jest już tak dostatnie jak rok temu, dwa lata temu? No, w niektórych obszarach mamy bardziej komfortową sytuację niż kraje Zachodu. Chodzi na przykład o bezpieczeństwo energetyczne. Nasze zbiorniki z gazem są pełne i tu trzeba po prostu to podkreślać. A na przykład w Niemczech są one zapełnione w 50%. Wiemy, że jest duży szok związany z systemem energetycznym w Unii Europejskiej, w Austrii, w Niemczech. Raz po raz słyszymy o tym, że będą otwierane nowe kopalnie, nowe elektrownie węglowe. Więc jeśli mówimy o inflacji, to musimy pokazać ten kontekst światowy inflacji. I to jest pierwsza sprawa, która jest w tej chwili w polu widzenia każdego polityka. Inflacja jest po prostu problemem w strefie euro. Na ten temat trwają poważne debaty w Unii Europejskiej, bo w strefie euro jest ponad 10% inflacji. W Niderlandach na przykład jest 14%, w krajach bałtyckich 20%, w Polsce 14-13%. No i dalej nie wiemy, jak się te sprawy potoczą, ale działania polskiego rządu myślę, że są no takie, jakie powinny być, czyli krótko mówiąc wzrost stóp procentowych, bo tak trzeba to powiedzieć, trzeba tę napłynność finansową jakoś umieścić w bankach. No i uważam, że te działania, które podejmuje polski rząd w obszarze gospodarczym są istotne. No słyszymy też, że na wakacje Orlen obniży dla niektórych grup społecznych cenę paliwa. Wszyscy wiemy o tarczy antyinflacyjnej i o wakacjach podatkowych i o powiedzmy zerowym VAT-cie na żywność. Więc takich rzeczy nawet w Unii Europejskiej nie ma. Tylko, że oczywiście nie zawsze potrafimy to wszystko, co robimy, dobrze ludziom wyjaśnić. Oczywiście nie uciekliśmy od drożyzny i nie uciekniemy, ale to jest splot po prostu bardzo niekorzystnych światowych trendów i w tym momencie najlepiej mówić prawdę, jak jest i skąd co się bierze. Jeśli Polska kupuje prawie 100% powiedzmy w tej chwili ropy na giełdach, czy to w Amsterdamie, czy gdzie indziej, i ona podrożała tam bardzo mocno, no to trzeba mówić ludziom, że to nie jest wynik jakichś zaniechań rządu polskiego, tylko po prostu takie są ceny. No we Włoszech cena jednego litra paliwa w tej chwili wynosi 10 zł, mówiąc po polsku. W Polsce jest to ponad 7 zł, więc jeszcze są różnego rodzaju być może rezerwy, które ten rząd Prawa i Sprawiedliwości zechce wykorzystać, no ale ekonomia też jest bezwzględna i nie można wszystkiego, powiedzmy, subsydiować, nadpłacać, tylko trzeba po prostu trzymać te procesy inflacyjne pod kontrolą, taką jak robi to Narodowy Bank. Rząd też robi swoje i czekać, co się zadzieje na świecie. A jak by pan ocenił dołączenie, no nie tyle do Zjednoczonej Prawicy, ale do podjęcia pewnej współpracy z obozem Zjednoczonej Prawicy, niewielkie koło w tej chwili, trzyosobowe Polskie Sprawy i wejście do rządu pani Agnieszki Ścigaj. Na ile to wzmacnia rząd i obóz Zjednoczonej Prawicy? Ja myślę, że to jest też kolejny przykład, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości ma program. Jeśli dochodzą nowe siły polityczne, mniejsze czy większe, do współpracy, to dobrze, bo współpraca zawsze jest lepsza niż konflikt, a na pewno Platforma Obywatelska stawia na konflikt, stawia na polaryzację, stawia na wojnę domową. My chcielibyśmy z wszystkimi stronami społecznymi rozmawiać i przystąpienie tego małego koła do grupy, do klubu poselskiego, czy do współpracy z klubem poselskim, Prawo i Sprawiedliwość zaczyna bardzo dobrze, tak samo jak samą postawę i wiedzę pani Ścigaj, która została, zdaje się, ministrem, to oceniam ją bardzo pozytywnie, ponieważ jest to osoba powszechnie znana na forum parlamentu ze swojej pracy merytorycznej w tym obszarze, do którego została przeznaczona, w obszarze pracy społecznej, i uważam, że to jest dobry ruch. Przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się w Unii Europejskiej na osi Unia Europejska-Ukraina. Nadanie statusu kandydata oczekującego w kolejce do przyjęcia do Unii Europejskiej Ukrainie
i Mołdawii, ale przede wszystkim oczy wszystkich zwrócone są na Ukrainę. I duży znak zapytania, czy to faktycznie coś zmienia realnie w trudnej sytuacji, w jakiej teraz jest naród ukraiński, państwo ukraińskie, czy też jest to pewien symboliczny gest ze strony wielkich graczy unijnych, za którym nic konkretnego tak naprawdę nie idzie. Ja myślę, że jednak jest to pozytywny sygnał i w sytuacji wojennej dla Ukraińców, dla narodu ukraińskiego, matek, dzieci, żołnierzy przede wszystkim, taki sygnał, że Unia Europejska staje po stronie Ukrainy, jest bardzo ważny, krzepiący. Natomiast oczywiście Ukraina będzie musiała wypełnić te wszystkie formalności, dostosowania, które każdy kraj musi spełnić. Być może będzie jakaś lekka taryfa ulgowa dla Ukrainy, nawet powinna być moim zdaniem, ale widząc determinację pana prezydenta Zełenskiego i rządu ukraińskiego, to myślę, że to wszystko jest do uzgodnienia. Natomiast oczywiście kraje zachodnie będą patrzyły na i będą wmuchały na tą sytuację, ponieważ my wiemy, że w Unii Europejskiej jest grupa krajów skąpców, takie jak Dania, Szwecja, prawda, Holandia, Niemcy, Austria, którzy każdą akcesję kontestują albo na przykład wysyłają takie sygnały, że no niepotrzebna jest w ogóle wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Ja o tym bez przerwy słyszę tam w Brukseli, więc trzeba się spodziewać też różnego rodzaju może nie tyle obstrukcji, czy nazwijmy to blokad, co bardzo konsekwentnego działania wymagającego tej akcesji zgodnie z standardami Unii Europejskiej. Natomiast na dzisiaj najważniejsza jest jednak ta kwestia i moralna, i psychiczna, i to, że ta Unia poprzez to, że dopuściła Ukrainę do bycia kandydatem, bierze na siebie też zobowiązania nie tylko moralne, ale także te zobowiązania wynikające z wojny, czyli będzie chciała, żeby Ukraina szybciej uporała się z Rosją, z tą wojną. A no właśnie. I tutaj dochodzimy do ciekawego pytania. Na ile niektóre kraje europejskie faktycznie chcą zwycięstwa Ukrainy, a na ile tylko wykonują działania pozorowane? Mam na myśli przede wszystkim takiego potężnego gracza jak Niemcy, które zapowiadają, że dostarczą broń, dużo broni, ale faktycznie tej broni dociera znacznie mniej niż zapowiedzi. Co więcej, potrafią nawet storpedować transport leopardów hiszpańskich na Ukrainę. Więc jak pan ocenia te faktyczne intencje rządzące państwami zachodnimi? Rozróżnijmy dwie rzeczy. Jest duże poparcie dla narodu ukraińskiego w społeczeństwach niemieckim, francuskim, na przykład czy austriackim. Natomiast jest pewnego rodzaju mistyfikacja, którą prowadzi i Macron, i Scholz jako liderzy tych państw w rozmowach z Putinem. I nie wykluczyłbym tego, powiedzmy, że cały czas są te kontakty między nimi, biznesem niemieckim, francuskim, a po prostu siłami Putina. Wobec tego trzeba jednak włączyć taką lampkę czerwoną na to wszystko, o czym mówi Scholz czy Macron, bo być może jest prowadzona podwójna gra. Nie mam na to jakichś bezpośrednich dowodów, że tak jest, natomiast poprzednie lata pokazały, no przecież po aneksji Krymu Macron sprzedawał do Rosji broń pomimo embarga. Scholz wielokrotnie zapowiadał, no ośmieszył się z tymi hełmami i Niemcy mu to wytykają i mu będą wytykać. Osłabił bardzo swoją pozycję w Niemczech i na tym korzysta w tej chwili Hadecja, na szczęście, bo my z socjalistami, nam jest bardzo nie po drodze, z socjalistami niemieckimi. Oczywiście więcej pola do współpracy możemy mieć na przykład z Hadekami z Bawarii, ale da się zauważyć tą dwuliczowość, o którą pan pytał. I ja też do końca nie wiem, jakie będzie, bo tego nie wiemy, jakie będzie stanowisko do końca Komisji Europejskiej. No w końcu pani von der Leyen też jest Niemką i zobaczymy, jak ona poprowadzi te sprawy akcesji, czy będzie zechciała, żeby Ukraina szybciej wstąpiła do Unii i żeby miała większe wsparcie teraz, tu i teraz, w czasie wojny przez Unię Europejską, bo mogę powiedzieć tak, że pracując w Komisji Budżetowej jest zapowiadane wsparcie z Unii Europejskiej dla Ukrainy. To się stanie na jesieni. To jest może pierwszy raz o tym mówię, ale o tym już się tam w Brukseli na Komisji Budżetowej mówi. Ma być to około 10 miliardów euro, które będzie przeznaczone na odbudowę Ukrainy, z tym, że Unia Europejska nie ma sama tych pieniędzy i kto wie, czy nie będzie kolejnego postulatu, żeby Unia się zadłużyła na poczet odbudowania
Ukrainy. No i w tym wypadku każdy z krajów unijnych, z 27 krajów, będzie musiał żerować kolejną pożyczkę. Zobaczymy, jak ta dyskusja się potoczy. W każdym razie wola pomocy Ukrainie została przez Komisję Budżetową, przez polityków unijnych pokazana. A jak pan ocenia nastawienie eurodeputowanych? To są setki przedstawicieli różnych krajów, różnych partii, różnych wizji na uprawianie polityki. Pan nie tylko w obradach plenarnych się z nimi spotyka, w pracach komisji, ale także w innych, mniej oficjalnych, nazwijmy, kontaktach. Jak pan ocenia nastawienie europarlamentarzystów do całego tego konfliktu, do tej napaści Rosji na Ukrainę? No więc podam panu taki przykład, ponieważ przywiozłem na granicę tutaj w Korczowej, na granicę polsko-ukraińską, czterech europosłów z Włoch, z Hiszpanii, z Łotwy i z Niemiec. I okazało się, że jak jechali w tamtą stronę, wypytywali mnie, no jak to wygląda, czy my na przykład pomagamy zwierzętom ukraińskim, czy przesyłamy karmę dla zwierząt. A jak zobaczyli ludzi, płaczące dzieci, sami się bardzo rozczulili i zmienili totalnie zdanie. I tak samo zdaje się jest w Parlamencie Europejskim. Są parlamentarzyści, którzy współczują, chcą pomóc z różnych frakcji, na pewno z różnych frakcji, ale są i tacy, którzy cały czas, dla których cały czas ta wojna jest jak wojna w telewizji, jak jakaś gra, którą się gra i którą można uprawiać politykę. To jest skandaliczne, niedobre. Natomiast coraz więcej europosłów zaczyna rozumieć, że Ukraińcy prowadzą wojnę w imieniu Unii Europejskiej. My im o tym codziennie przypominamy. I od czasu do czasu także i oni, ci europosłowie z różnych krajów, z Hiszpanii, z Francji, nawet potrafią podziękować Polsce, to się rzadko zdarzy, ale potrafią docenić to, co zrobili Polacy właśnie na arenie. Jest takie przekonanie w Polsce, że im dalej na zachód, tym zrozumienie dla problemów Ukrainy, Polski, Europy Środkowej jest coraz mniejsze. Że Polska, kraje bałtyckie rozumieją to świetnie, a gdzieś Portugalia, Hiszpania, to dla nich wojna na Ukrainie to równie dobrze mogłaby być wojna w Burkina Faso. Potwierdzam to, tak jest. Jeszcze do niektórych europosłów ta informacja o wojnie nie dotarła. Rzeczywiście kraje południa Europy myślą o swoich problemach, bo mają kolosalne problemy gospodarcze. To proszę zwrócić uwagę, że jak weźmiemy ostatnie 20 lat, to Hiszpania, Portugalia, Włochy straciły jako gracze na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej i ich PKB bardzo się zmniejszyło w porównaniu na przykład do Polski. Więc tam jest kryzys gospodarczy, tam poszły pierwsze dedykacje finansowe z krajowych planów odbudowy, bo tam też rządzą socjaliści, jak chociażby w Hiszpanii, gdzie socjalista szansę zrządzi za pomocą dekretów, ale o tym się nie mówi w Unii Europejskiej, że to jest brak praworządności. Natomiast mówi się o tym, że no ta jednak ta wojna na Ukrainie dla nich, dla tych niektórych socjalistów, dla lewicy, także dla powiedzmy polityków, no właśnie tak jak powiedział, z Hiszpanii, z Portugalii, no i dla tych, którzy mają interesy z Putinem. Oni tego wprost nie powiedzą, ale po zachowaniach widać i po głosowaniach widać, że nawet jak teraz było to ta akcesja w Parlamencie Europejskim dla przyszłego członkostwa Ukrainy, i myśmy bili brawa, to niektórzy nawet nie wstali. No, po prostu to widać gołym okiem. No, pozytywne jest to, co pan poseł mówi, że ta świadomość jednak się zmienia z czasem. Zmienia, że tak. Zaczyna docierać do tych ludzi, że tu gra idzie naprawdę o wysoką stawkę. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej telewizji. Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam. Dziękuję także państwu za uwagę. Marcin Bąk, do zobaczenia.